Zakup kombajnu to strategiczna decyzja dla gospodarstwa. Dlatego nie dziwi fakt, że wymaga ona gruntownego przemyślenia i racjonalnego podejścia. Tu nie ma miejsca na przypadek, a czas po żniwach to najlepszy moment, aby rozpocząć takie rozważania. Zapraszam Państwa na nasz najnowszy cykl rozmów z przedstawicielami marki New Holland, czołowego producenta kombajnów rolniczych, w którym rozłożymy ten temat na czynniki pierwsze. W pierwszym odcinku porozmawiam z panem Łukaszem Chęcińskim, menedżerem marketingu, o tym, co marka New Holland ma do zaoferowania polskiemu rolnikowi zainteresowanemu kupnem kombajnu. Dzień dobry, panie Łukaszu. Marka New Holland jest liderem sprzedaży ciągników rolniczych w Polsce od 10 lat. To fakt. A jak przedstawia się sytuacja w przypadku kombajnów? Od ponad 20 lat dystrybuujemy kombajny na polskim rynku. Ostatnie lata to są lata, w których notujemy, można powiedzieć, szeroko pojęte sukcesy, czyli też cały czas jesteśmy w tej czołówce. Oczywiście konkurencja jest duża, natomiast naszym celem i zadaniem jest utrzymanie pozycji lidera również na rynku kombajnów. Panie Łukaszu, doskonale wiemy, że zakup kombajnu to potężna inwestycja, ale na długie lata. Na co wobec tego może liczyć rolnik, który chciałby kupić do swojego gospodarstwa maszynę z logo New Holland? Jesteśmy bardzo blisko klienta. Poprzez naszą autoryzowaną sieć dealerską, składającą się z ponad 50 punktów na terenie całej Polski, jesteśmy w stanie obsłużyć każdego klienta. Nasi wykwalifikowani pracownicy punktów dealerskich służą pomocą każdemu potencjalnemu klientowi, szyjąc ofertę, można powiedzieć, na miarę. Mam na myśli tutaj oczywiście konfigurację samej maszyny, ale też często dodatkowych pakietów serwisowych, przeglądów, czy chociażby finansowania fabrycznego, gdzie klient czasami decyduje się na taką formę właśnie zakupu. No dobrze, to ja zapytam wprost. Dlaczego polski rolnik miałby kupić akurat kombajn New Holland? Poproszę o 3 kluczowe argumenty, które przekonają i mnie, i naszych słuchaczy. Po pierwsze, to cechy, którymi kombajny się charakteryzują, mam tutaj na myśli ich wydajność, ich niezawodność, wszelkie systemy, które wspierają pracę operatora, mające za zadanie oczywiście zwiększyć plony, zmniejszyć zużycie paliwa. Po drugie, to oczywiście wykwalifikowana kadra, która służy swoją pomocą podczas dni, czasami nawet 24 godziny na dobę. No i po trzecie, myślę, że najważniejsze, to części eksploatacyjne w przystępnej cenie, dostępne praktycznie od ręki. Dziękuję serdecznie, panie Łukaszu, za tę rozmowę. Oczywiście my do niej wrócimy. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek naszego najnowszego cyklu.